Jesteście przestępcami. Polski pastor i mąciwoda. Zagraniczne media zaczynają pisać o procesie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Czy szykuje się międzynarodowy skandal, który skompromituje rządową prokuraturę i polski wymiar sprawiedliwości, który skazuje za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy? Pastor Chojecki został skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności, jednak są apelacje obrońców pastora, a także prokuratury, która domaga się wyższej kary dla pastora Chojeckiego. O wolności słowa, a także o niezawisłości polskich sądów porozmawiamy z holenderskim dziennikarzem, autorem tekstu, obszernego tekstu na temat procesu Pawła Chojeckiego. To jest program Idź Pod Prąd, na żywo Eunika Chojecka. Zapraszam. Witamy serdecznie ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam ciebie, witam państwa i gratulacje dla naszych siatkarzy. Naprawdę, dziś rano spisali się na medal. Wielkie gratulacje, będziemy was obserwować na Igrzyskach Olimpijskich. A z nami jest również Herman Feinhoff, dziennikarz holenderskiej gazety codziennej Nederlands Dagblad. Witamy serdecznie. A będzie tłumaczył na angielski Cezary Kłosowicz, redaktor telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również. Witam. Przywitajmy naszego gościa. Good afternoon. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie mówię polski język. Przepraszam. We speak English. Yes, okay. Rozumieć. My dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście w języku polskim, ale Czarek będzie tłumaczył na angielski. Pytanie pierwsze do pana redaktora. Dlaczego w ogóle wziął pan ten temat, zajął się tematem procesu pastora Pawła Chojeckiego? First question, why did you write about pastor Chojecki's process? There are several reasons for it. Shall I name them? Jest kilka powodów. Yes, please. First of all, I have to admit, Paweł Chojecki, you pronounce it, is a quite interesting character, and to be honest, some pastors can be very dull, and that is one thing you cannot say about Paweł Chojecki. Po pierwsze, Paweł Chojecki ma bardzo ciekawą osobowość. Niektórzy pastorzy potrafią być bardzo nudni, ale tego na pewno nie można powiedzieć o pastorze Chojeckim. And the second reason is more important. We are a Dutch Christian daily newspaper in Holland, but we are also born out of Protestant people and church, and many people think about Poland and Holland, and there's only the Catholic Church or maybe some political parties, and in fact everybody forgets that there's also, I think, 1% of Poland which is Protestant and which have very deep roots in the history, and that's why I found it interesting to go back and see Pastor Chojecki, because he pulls a direct line between Jan Laski, the Polish reformator, and what is happening now in Poland. I hope I'm correct.
A drugi powód ważniejszy, my jesteśmy chrześcijańskim dziennikiem z protestanckiego środowiska i tu w Holandii wielu ludzi myśli, że Polska jest tylko katolicka. Zapomina się o tym, że no, przynajmniej 1% jest protestantami, to z głębokimi korzeniami w historii, a pastor Chojecki właśnie tu, jeśli się nie mylę, rysuje prostą linię od reformacji, od Jana Łaskiego do czasów dzisiejszych. Pastor Paweł Chojecki, słowo komentarza. Bardzo, bardzo dziękuję za te słowa. Myślę, że jeszcze na to nie zasłużyłem, choć zarówno Jan Łaski miał taki cel, żeby cała Polska usłyszała Ewangelię i też oprócz takiej działalności, można powiedzieć, budowania Kościoła Narodowego, miał marzenie, żeby powstał polski uniwersytet. Nie dożył tego czasu. Ja też mam takie marzenie. Pytanie, czy dożyję? Thank you very much for this. I think I don't deserve that yet. Jan Łaski, except general evangelizing, he dreamt about Polish Protestant University. It didn't come true, but I hope that I will see it. Excuse me. Prosimy. Yes, please. Oh yes, I have another thing which is on my mind while I was choosing Rievski for a subject, and that is it is very interesting. I guess you have been reporting much on the trial against him now, and it will be a continuing story in April, in the fall, I think. But the problem is, for Dutch people, quite interesting and also difficult to understand, that if you have the state and the Catholic Church and the small Protestant Church, then you should think of it like right contra left, eh? Bravo, protiv, Levica, I don't know. I have to admit I studied Russian and not Polish language a little bit. But it's interesting for Chojecki that, in fact, he is quite agreeing with some policies of the state and the church if it comes to Polish nation and the importance of being a firm nation between Germany and Russia, etc. And I'm very interested in what Chojecki has to say about that theme. What is the difference between him and the church and the governing party at this moment? Jeszcze jedna rzecz, którą brałem pod uwagę przy wybieraniu tematu, to jest przy tym raportowaniu tej sprawy widać ten interesujący, ale też ciężki dla niektórych do uchwycenia problem, kiedy się ma silny kościół i związany z państwem, to się sprowadza do sporu prawica kontra lewica. Natomiast tu pastor Chojecki no, po prostu wspiera jakby to, co uważa za słuszne, niezależnie od tego, pokazuje też na to, że no, potrzebujemy silnego państwa między Niemcami a Rosją. Panie redaktorze, jeżeli mogę zapytać, jak pan, patrząc przez pryzmat oczywiście wiedzy ogólnej na temat Polski, ale również przez pryzmat sprawy pastora Pawła Chojeckiego, ocenia polską prokuraturę, polskie sądy? What do you think about this, when you see this trial of pastor Chojecki, what do you think about, what's your assessment of Polish prosecutors and Polish courts? Well, I have to be modest because, of course, I don't know every detail. And there is a huge pack of documentation, of course, by now. But I take it for granted that Pastor Chojecki himself said the process is at least even political than religious.
And I'm very curious what the next stage of the process will be, when there will be, I think, three prosecutors and three judges. And I am quite interested in what people will write in the media. And I think now at one person, Radoslav Patlevich, I think, because he is both historian and also a kind of not official prosecutor. But you have to help me on that, because I don't know any details. No, muszę być ostrożny w sądach, bo nie wiem wszystkiego, ale ten proces, tak jak mówił pastor Pojewski, wygląda bardziej na polityczny niż religijny. Jestem ciekawy, co się stanie w sądzie apelacyjnym i co będą pisać o tym media. Szczególnie jestem ciekawy Radosława Patlewicza, który tam jest pomocniczym oskarżycielem, a jest też historykiem. Pokażmy w tym momencie minutowy materiał wideo, jak to się zaczęło. Jak też media relacjonowały początki procesu pastora Pawła Chojeckiego, i wracamy za moment. Ostatnio polskie media szeroko komentowały rozpoczęcie procesu karnego Pawła Chojeckiego, protestanckiego pastora, który został oskarżony przez rządową prokuraturę m.in. o obrazę uczuć religijnych, katolików i zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy. Z ust niektórych dziennikarzy, a także hejterów, padło pod adresem pastora wiele krytycznych, a nawet obraźliwych słów. Pytanie, które z nich są zgodne z rzeczywistością? I kim tak naprawdę jest pastor Paweł Chojecki? Całość filmu Kim jest pastor Paweł Chojecki możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube, a także na Facebooku. Pastor Paweł Chojecki, czy masz może pytanie do naszego holenderskiego gościa? Oczywiście wiem, że jesteś zainteresowany Polską od wielu lat, że w czasach naszej wspólnej młodości nawet miałeś kontakt z ZOMO. Wtedy, w tamtych latach 80., Polska, Polacy mieli bardzo dużą sympatię na Zachodzie. A jak jest dzisiaj, jak po 6 latach rządu katolicko-narodowego wygląda opinia o Polakach, o polskim rządzie w Holandii? I know that you're interested in Poland for many years. I know you had even contacts with ZOMO in the 80s. In those times, Poland had a great sympathy in the West. But what are the feelings and opinion about Poland and Polish government now in the West, in the Netherlands? Well, let me first clarify, I had not contact with ZOMO like many people in Poland had contact with the SB. I was a student in the beginning of the 80s, and I think the time was called Stan Wojenne or something in Polish, I forgot. And then I remember there were ZOMO police forces especially trained for beating up the demonstrations. And I remember they had light blue clothing and some kind of baton to stick. And I was a student, and in those times we didn't have internet, etc. So we took some photographs, and we took them along to Western countries to publicize them in the newspapers. And so I had some contact with an organization then which was called ContraPap. You might have heard of it. And ZOMO was not my employer, but the police force on the street. And it's very interesting that the fighting of young boys against ZOMO was in a place in Warsaw, very difficult to pronounce, Krakowskie Przepiesie. And I think it's the same place, the street of your place in Lublin, of the TV and the magazine address, I think.
But the Polish tłumaczenie i zaraz wrócimy do wypowiedzi. Chcę wyjaśnić, że nie miałem kontaktów z OMO takich jak niektórzy przez SB, ale byłem studentem w Polsce. Z OMO wtedy na ulicach walczyło z ludźmi i myśmy robili zdjęcia i wysyłaliśmy je do zachodnich gazet, by pokazać, co tu się dzieje. To były starcia młodych ludzi z OMO w Warszawie na krakowskim przedmieściu. To jest taka sama nazwa ulicy jak waszej siedziby w Lublinie. Please continue. Halo, halo, czy nas słychać? Halo. Halo. Please go on. Oh, so you asked me what people now think of Poland compared to the 80s, and I have to say that the image of Poland in the West now has been worse, and I think it's because of the predominant influence of liberalism, which is judging Poland only on the things which are in the media, like gender and to be politically correct, etc., etc. And I have to say I agree with some of the criticism on Poland. At the same time, you cannot make an opinion in Poland without judging the context of the country and the history. And Western liberalists always forget that it is easy to be liberal if you don't have any experience of war and dictatorship. And of course, in Poland, the history has been very different. So we have to take into account that thing, I think. No, obraz Polski od tamtego czasu na Zachodzie się pogorszył. Myślę, że w dużej mierze to z powodu wpływów liberalizmu, który osądza Polskę tylko z perspektywy tych rzeczy, jakie są w telewizji, jak gender czy polityczna poprawność. Myślę, że zachodni liberałowie zapominają, że łatwo jest być liberałem, jeśli nie ma się takich doświadczeń wojny i niewoli, jak ma Polska. Juan? That's it, I think. And I can ask, what is the image with Protestant Polish people of Holland? Because there used to be many contacts, but I have the feeling that it's becoming a little bit less. And it's also because of Corona and the digital age. I remember there were some Protestant weeks of Dutch and Polish people organized by Polish churches, like the Protestant Reformowani Kościół, etc. And they were taking place in Oostrongen, in I think it was in Tatra Mountains. And I know that the pastor is always a big lover of Tatra Mountains. No, ja mogę zapytać, jaka jest opinia wśród polskich protestantów o Holandii. Pamiętam takie zjazdy Holendrów i Polaków w Ustroniu, organizowane przez Kościół Reformowany. No, ja nie miałem wielu kontaktów z protestantami holenderskimi, ale jednak jeden miałem i wiem, że pięknie śpiewają. I didn't have many contacts with Dutch Protestants, but I had one and I know that they sing very beautifully. To była okazja, gdzie chrześcijanie z Holandii wieźli przez Polskę pomoc dla wtedy biednych ludzi w różnych społecznościach na Ukrainie. Także ja pomagałem tam jako tłumacz w czasie ich wizyty w Polsce. Miałem bardzo, bardzo dobre, ciepłe skojarzenia i wspomnienia z tego czasu. This was the time when Christians from Netherlands were transporting help to poor people on Ukraine, and I have very warm thoughts from that time. Ogólnie no, myśli się o Holandii jako kraju największej wolności, ale także no, przesiąkniętym
tym właśnie myśleniem bardzo postępowym i polityczną taką ostrożnością, political correctness. Generally, we think of Netherlands as a country of greatest freedom, but also of progressivism and political correctness. Yes. Can I say something, or do you want to continue, Mr. Chojewski? I can understand both feelings. At the same time, I think you must not close your eyes to justified criticism and say that maybe not a small Protestant church in Poland, but certainly big Catholic church in Poland has been two-faced. One is a beacon of freedom in the times of communism. At the other hand, it was also an oppressive church. And we have to be honest that not all priests were very, let's say, people without shortcomings. Myślę, że nie powinniśmy przymykać oczu na usprawiedliwioną krytykę. Też w Polsce to widać może nie przy małych protestanckich kościołach, ale przy dużym kościele katolickim, jak jest dwulicowy. Z jednej strony był światłem wolności w czasie komunizmu, a z drugiej strony tym opresyjnym kościołem. I też trzeba pamiętać, że nie wszyscy księża się zachowywali właściwie. Ja też chciałam wspomnieć, jeśli chodzi o związki pastora z holenderskimi protestantami, to najmłodsza córka pastora Chojeckiego nosi imię Cornelia po holenderskiej bohaterskiej kobiecie, chrześcijance, która wraz z całą rodziną ratowała Żydów podczas niemieckiej okupacji. Corrie ten Boom. About connections of Pastor Chojewski with Netherlands Protestants, we may also say that the youngest daughter of Pastor Chojewski, Cornelia, has its name, has her name after a Dutch Christian who saved Jews during World War II, Corrie ten Boom. Yeah, and was Corrie ten Boom still alive at the time that she was born, the daughter of Pastor Chojewski? Corrie ten Boom jeszcze żyła, kiedy urodziła się córka pastora Chojewskiego. Tak, to była ważna lektura w naszym domu, ale też wspomnę o dzisiejszych kontaktach, bo w Holandii mamy klub telewizji Idź Pod Prąd i grupę biblijną i to właśnie nasz przyjaciel, widz Przemek Jankowski był katalizatorem tego kontaktu. Mam nadzieję, że Przemek dołączy niebawem do nas, ale przy okazji zapytam, jak postrzegani są Polacy, którzy przyjechali do pracy, a raczej już żyć w Holandii. Jest to na pewno kilkadziesiąt, może więcej tysięcy Polaków, którzy na stałe żyją. Przemek na przykład jest szanowanym inżynierem, ma już swój własny dom w Holandii, jest członkiem waszego społeczeństwa. Jak patrzycie na Polaków, którzy no, przyjechali i stają się Holendrami? This was an important book in our home, but I'd like to say about present connections with Netherlands. We have a club and a Bible group in Netherlands, and I would like to ask what's the opinion of Polish people now living in Netherlands, like Przemek, who contacted you and who is an engineer living in Netherlands. He's a part of Dutch society. What's the opinion of thousands of Polish people living in Netherlands? Yeah, well, every Polish man or woman is, of course, individual. And I have to say, I talked and I mailed with Przemysław Jankowski, his name, and I am happy that his first name is Przemysław and not Henrik Jankowski. And then I think most people in Poland, in Holland, they are coming to work, and they have a very firm reputation of working hard. But
the only thing which goes wrong, and that's not the fault of the Polish people, but more, I think more of the Dutch people, is that if you put too many men, not women, but only men, into a small house, and you make them work hard, and they cannot go home for maybe half a year, then of course it is not it is understandable that sometimes some people are turning to a certain drink called pivo, which I have to admit I like very much, but in only small quantities. And so most of the Polish people are an example for Dutch people, I think. And unfortunately, in some cases, it goes wrong. And then you have the same mechanism as everywhere, that the media are blowing up big articles of maybe one thing which goes wrong. But the main problem is Polish people who work in Holland often have bad housing, and that's a blame which we have to be accountable for in Holland and not the Polish people. Oczywiście każdy Polak to jest osobną jednostką. Oczywiście rozmawiałem z Przemysławem Jankowskim. Cieszę się, że to Przemysław, a nie Henryk Jankowski. Większość Polaków w Polsce jest tu, by w Holandii jest tu, by pracować. Pracują ciężko. Natomiast są też jakieś przypadki spowodowane tym, że często wielu mężczyzn mieszka na małej powierzchni i z tego wynikają potem jakieś problemy. Media to często te pojedyncze przypadki nagłaśniają, ale to wynika z tego złego zakwaterowania, za które tu Holendrzy ponoszą odpowiedzialność. Natomiast większość Polaków ciężko pracuje i może być przykładem. Jeszcze chciałem dopytać, czy słyszałeś o jakimś takim wyjściu ewangelizacyjnym chrześcijan holenderskich, kościołów protestanckich do polskiego środowiska? I'd like to ask also, did you hear about any form of evangelization of Dutch Protestants to the Polish people in Netherlands? I don't know. I think that you mean Dutch people who are going to evangelize in Poland, or Dutch people who are speaking with Polish people in Holland? In Holland. Holland, yes. Yes, I know there's quite a lot of activities going on, but only on small scale, local, from churches and individuals. And I know that because of the shortage of priests, there in Holland there are now, I think, maybe 20 or 30 Polish Catholic priests who are officially priests in the Dutch church, and also learned Dutch, of course. And the contacts are the most intensive in the regions where many Polish people work, and that's in the east and the south of Holland. What do you say, Holland? Niezemka? Nee, Holländer. Wiem, że jest dużo inicjatyw, ale raczej na małą skalę, prowadzonych przez kościoły czy przez jednostki. Jest też, są braki księży polskich w Holandii, jest 20, może 30 katolickich polskich księży, także to dużo za mało. Szczególnie to widać tam, gdzie jest najwięcej Polaków, czyli na wschodzie, na południu Holandii. Czekamy również na Wasze pytania i głosy. Piszcie na czacie, na YouTube, a także na Twitterze, Facebooku z hashtagiem IPPTV. Będą się pokazywać na naszym ekranie. A jeszcze mamy pytanie do naszego gościa, wracając do sprawy pastora Chojeckiego. Czy w Holandii dopuszczalna jest krytyka kościoła katolickiego czy innych kościołów, a także premiera albo króla? I'd like to ask about situation in Netherlands. Can you criticize
Catholic Church or other churches, or can you criticize the Prime Minister or the King, comparing to the situation in Poland? Yeah, well, in Poland you don't have a king at this moment, I think. maybe some politicians that look upon themselves as kings, but in Holland we have a king. Well, I have to say that a criticism on the Roman Catholic Church in Holland is easy, because it is not a dominant church, it's just one of the churches. And I think that the criticism on the Catholic Church in Holland is much too unspecified. You cannot judge the whole church if you look to some people who have been doing wrong things. That's two. And the Protestant church, they are much more open for criticism, I think, than the Catholic church, because the Catholic church has many layers of hierarchy. And the prime minister, of course, can be criticized very much in Holland. And he's also been prime minister for 10 years. So many people think it's time he should get his next job. And the king, that's a little bit of a problem, because we have a law in Holland which is specified against shaming the king. So you can be critical, but if you are making, like bad jokes or stupid movies, then you can get a trial, but it hardly ever happens, because basically in Holland we have 70 million people, and that's 70 million opinions, and also 70 million churches and 70 million political parties. Oczywiście krytykowanie kościoła katolickiego w Holandii jest łatwe, bo nie jest kościołem dominującym, choć trzeba pamiętać, że nie powinniśmy też oceniać całego kościoła przez działania tylko kilku osób. Protestanckie kościoły myślę, że są bardziej otwarte na krytykę, bo nie mają takich tylu stopni hierarchii jak kościół katolicki. Premier oczywiście może być, jest bardzo silnie krytykowany, jest już premierem od 10 lat i wielu uważa, że powinien już pójść do innej pracy. Natomiast co do króla, no tu sprawa jest trochę trudniejsza, bo jest prawo przeciwko znieważaniu króla, czyli no nie można robić jakichś żartów niesmacznych czy głupich filmików, ale bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś był o to oskarżany. Jeszcze tam coś. Ile tam tych poglądów i partii jest w Holandii, to jest ciekawe dla polskiego widza. Mariusz G. pisze, sąd nad pastorem to świetny pomysł na scenariusz filmu lub spektaklu dla potomnych. Nie będą mogli uwierzyć, że żyliśmy w takiej ciemnocie. Dla normalnego człowieka to niepojęte. Pastor's trial is a great subject for a movie. The next generations will not believe that we lived in such times. Dark times. It's a voice from our viewer. I have one small question. There was another pastor, Pavel Machala, who was doing his tour, the Wolnost, the Tour of Freedom. And it is finished by now, I think. And has he still time for the Olympic Games? Pastor Machała jest teraz na drugiej turze wraz z żoną i troszeczkę z mniejszą intensywnością, ale dalej kontynuuje tę akcję. Ma być też na Śląsku Cieszyńskim, o którym wspominałeś. Pastor Machala is on a second tour now, and he with his wife, and he will also be near Ustroń, that you spoke about. Tak, nasz gość właśnie również w swoim artykule napisał o Tour de Wolność, czyli akcji wspierającej pastora Pawła Chojeckiego przez pastora Pawła Machałę i spytał, czy będzie też występował w Igrzyskach Olimpijskich, które mają miejsce teraz w Tokio. No, zapytamy pastora Pawła Machałę, również
pytanie z Holandii. Panowie, w tym momencie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu gościowi z Holandii i was prosimy o podawanie dalej linka do tego artykułu. Już za chwilę będzie na czacie, a także w opisie tego programu. Thank you very, very much. And of course, we ask our viewers to link, to read and to send to others your article. Yeah, I would say the only two words I know. Dziękuję bardzo. A ja chciałem podziękować za chrześcijańską zachętę, bo twoja praca była dla mnie naprawdę dużym wsparciem duchowym i psychicznym. And I like to thank for Christian encouragement because your work was a great support for me. Był z nami Herman Feinhoff, dziennikarz holenderskiej gazety codziennej Nederlands Dagblad. Dziękujemy serdecznie. Thank you very much. Dziękujemy. A przed nami sonda. Spod lubelskiego sądu okręgowego, który skazał wyrokiem na razie nieprawomocnym pastora Pawła Chojeckiego za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Dudy, byli tam dzisiaj nasi reporterzy i zapytali, czy takie słowa, czy za takie słowa powinni iść do więzienia. Prosimy teraz ten materiał i wracamy za moment z Przemysławem Jankowskim z klubu Idź Pod Prąd Holandia. Cześć, jesteśmy teraz przed Sądem Okręgowym w Lublinie i to tutaj pastor Paweł Chojecki został skazany za słowa. I teraz wyjdziemy w miasto i będziemy pytać ludzi, czy za te słowa, które były przez niego wypowiadane, można rzeczywiście mieć proces karny i dostać wyrok. Jak pan sądzi, teraz zacytuję słowa, czy za powiedzenie takich słów prezydent Duda, żeby była jasność, nie chodzi o sam urząd, ale osobiście prezydent Duda jest strażnikiem interesów Moskwy i Berlina w Polsce. Jak pan uważa, czy za takie słowa grozi w Polsce wyrok i proces karny? Nie. Nie wiem, nie interesuję się polityką, ale myślę, że nie. Nie, wydaje mi się, że nie powinno się. Chyba nie. Nie, broń Boże, no nie można, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że nie, bo to tylko słowa. Tak. Jak ktoś by brzydko mówił, no to kara powinna być. A to jest, są takie brzydkie słowa, czy nie? No, chyba tak. Człowiek, który mówi przeciwko prezydentowi? Dlaczego? Przecież jest wolne słowa. Każdy, szczególnie obywatel, ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie na temat władzy, prawda? A skoro władza go nie słucha, tylko wsadza do więzienia, to kim my jesteśmy? Białorusią? Przepraszam? No to zależy, czy to jest ubliżenie urzędowi. Tam na początku było to zaznaczenie, nie wiem, czy sąd by to przekonało. Ale no, pytanie, na ile można oddzielić urząd od samej osoby. Chociaż domyślam się, że tak, bo raczej w Polsce pod względem wolności słowa, no to nie jest zbyt dobrze. Myślę, że może wyrok sądowy nie, ale no, trzeba raczej uważać na swoje słowa i no, brać odpowiedzialność za to, co się mówi. Jeżeli się w coś wierzy, no to oczywiście, że można powiedzieć, tylko że trzeba pamiętać, że można za to podnieść jakieś konsekwencje. To oczywiście wszystko zależy od kontekstu, bo zupełnie nie znam sytuacji, ale i tak uważam, że sądzić kogoś za słowa to jest raczej nie okej. Okay. Tak, ponieważ jest to ewidentny fałsz. Ale i grozi za to proces, tak? Tak, uważam, że tutaj proces może to za daleko idące, ale kara grzywny, kara pieniężna powinna być. Głowa państwa, nasz prezydent, który nas reprezentuje. I posądzanie go o jakieś koneksje z Moskwą jest absolutnie nieuprawnione. Prezydent od dawna powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i zostać, nie mówiąc już o tym, że powinien zostać usunięty ze swojego urzędu, ponieważ dawno już nie reprezentuje interesów naszego kraju i nas, Polaków, jako obywateli, po prostu jest tylko służalczą marionetką. Sąd
Okręgowy w Lublinie wydał taki wyrok, że skazał pastora Pawła Chojeckiego za m.in. właśnie te słowa na 8 miesięcy ograniczenia wolności i zapłatę kosztów procesu 21 tysięcy złotych. I jak sądzisz, czy to jest sprawiedliwy wyrok? Jakkolwiek widziałem niektóre jego wypowiedzi i to, co robi, no niekoniecznie się zgadzam, ale mimo to jakby no, jestem za wolnością słowa i uważam, że nie powinno za to grozić na pewno więzienie. Nie powiedziałabym, że jest sprawiedliwy. Wydaje mi się, że słowa są jakie są, ale nie uważam, że powinny być aż tak karane. Znaczy powiem szczerze, według mnie każdy powinien móc powiedzieć coś, tak jak powiedziałam. No to, że nie wszyscy sprawiedliwie oceniają innych i to, co mówią, to jest raczej nie jest nowe. I... Proces karny tak, ale nie aż taka kara wymierzona. Mhm. Powinna być zmniejszona kara, powinna być. Mhm. A które konkretnie słowa w tym cytacie jakby sprawiają, że człowiekowi temu powinien grozić proces karny? Znając nasz cudowny rząd, zapewne samo to, że wypowiedział się na temat naszego cudownego prezydenta, został oskarżony o naprawdę byle co. I każdy, kto się wypowiada na temat naszego prezydenta inaczej niż że kochamy PiS, wszyscy by zostali wtrąceni do więzienia prawdopodobnie. Słyszałem tą sprawę i jestem bardzo oburzony tym. Zwłaszcza, że pochodzę z prawniczej rodziny, łamią nasze konstytucjonalne prawa jako obywateli. Jeżeli pan Chojecki uważa się za takiego głosiciela prawd objawionych, to powinien jednak uważać na słowa, bo większość społeczeństwa polskiego jest jednak katolicka, prawda, i praktykująca. I ja bym tak nie obrażała. Nie obrażała ludzi, którzy chodzą do kościoła, najkrócej mówiąc. Tak wyroki ferują sądy niezależne i niezawisłe, czyż nie? Ale czy one rzeczywiście są niezależne i niezawisłe? To nie do mnie ocena. Uważam, że są. Ma być zlikwidowana. To natychmiast. No. A czemu? A jakby pan powiedział, czemu? Pan się ode mnie odczepi. Serdecznie dziękujemy naszym reporterom. Niebawem ten materiał na kanale Idź Pod Prąd na YouTube i na Facebooku, Twitterze. A z nami jest już Przemek Jankowski z klubu Idź Pod Prąd Holandia. Witam cię serdecznie. Witam. Przemku, dziękujemy, że znalazłeś dla nas chwilę czasu i dłuższą chwilę na to, żeby zainteresować holenderskie media sprawą pastora Pawła Chojeckiego, powiedz, jak ci się udało dotrzeć do gazety? No jest to gazeta codzienna, dostępna w całym kraju. O dziennym nakładzie prawie 24 tysięcy numerów. To są dane z 2020 roku. Przemysław Jankowski. No tak, jeszcze co można znaleźć w Wikipedii, to jest gazeta właśnie dzienna, która jakby przedstawia takie ortodoksyjnie proste, protestanckie poglądy, jakoś tak wyłożyć. Jak znalazłem, jak dotarłem do tej gazety, kiedyś tam chciałem sobie szlifować język holenderski i stwierdziłem, że zacznę czytać po prostu gazety. No i znalazłem taką stronę, która w internecie, która po prostu wymienia i linkuje do wszystkich takich większych dzienników, znanych dzienników w Holandii. No i tak jakby troszkę powalczyłem z tym, ale w końcu zrezygnowałem, ale kiedy dostałem maila z Idź Pod Prąd z właśnie informacją, z artykułem o tym wyroku pastora Chojeckiego, no to postanowiłem jakby rozesłać, ponieważ ten artykuł też był w wersji angielskiej, postanowiłem rozesłać go
po tych wszystkich mediach, które tam znałem, które widziałem. No i jeszcze tego samego dnia praktycznie właśnie odezwał się Nederlands Dagblad. Inne media jakoś tam nie zauważyły mojego maila. To jest też zachęta dla naszych widzów na całym świecie, żeby podawać również ten link do artykułu w holenderskiej gazecie, ale także, tak jak mówiłeś, linki ze strony againstthetide.tv, czyli anglojęzycznej strony idźpodprąd.pl, i pytać zagranicznych dziennikarzy, czy poinformują opinię publiczną o procesie pastora Pawła Chojeckiego. Przemku, powiedz troszeczkę o dziennikarzu, który napisał ten artykuł. My przed chwilą z nim rozmawialiśmy. Bardzo ciekawa postać. Też zainteresowało nas to, że był w Polsce i ma sporą wiedzę na temat naszego kraju. No, generalnie w swojej karierze też był komentatorem wydarzeń zagranicznych od początku swojej kariery praktycznie, bo skończył studia w 85 roku, w 86 został dziennikarzem Nederlands Dagblad, więc praktycznie całą swoją karierę związał z tą gazetą. No i generalnie tyle udało mi się znaleźć poza takimi informacjami bezpośrednimi od Hermana. Natomiast co mógłbym jeszcze więcej powiedzieć na temat gazety? Ona powstała w 1944 roku pod inną nazwą zupełnie, Głos Reformacji, czyli generalnie to była taka gazeta bardzo związana właśnie z Kościołem Reformowanym i powstała w wyniku rozłamu w tym kościele, w kościele holenderskim, Kościele Reformowanym. I po wojnie kilkakrotnie zmieniała nazwę i w 1967 roku właśnie przyjęła tą nazwę Nederlands Dagblad. I podobnie jak właśnie Idź pod prąd, też zaangażowana była bardzo długi czas właśnie politycznie i związana w sumie z jedną partią jedynie. Gereformeerd Politiekverband, to jest związek reformowanych polityków, coś w tym stylu, można by było tak to przetłumaczyć. Przemku, mamy pytania od naszych widzów. Jaki jest wydźwięk, tak jakbyś mógł ogólnie powiedzieć, artykułu o pastorze Pawle Chojeckim w holenderskiej prasie? No, ciężko jeszcze, to trochę wcześnie, żeby o tym mówić, no bo dopiero się pojawił ten artykuł. W sumie w internecie można było go tam od północy znaleźć. Natomiast właśnie generalnie stoję pod sklepem, zaparkowałem pod sklepem, gdzie kupiłem właśnie wydanie papierowe. Wow. Tej gazety. Na której stronie się ukazał artykuł o pastorze Pawle Chojeckim? Na stronie 17. No to nie jest wysoko, ale jak nasza pozycja medalowa na olimpiadzie. Nie wiem za to, ale jakby no właśnie gazeta głównie skoncentrowana jest na takich sprawach wewnętrznych i zarówno politycznych, społecznych, jak i duchowych. Proszę cię o jeden egzemplarz dla mnie. Jak mam nadzieję niebawem się zobaczymy, to chciałbym to też zobaczyć na własne oczy w holenderskiej gazecie. Bardzo ci dziękuję, Przemek, że no, choć pewnie nie wierzyłeś bardzo w szansę takiej misji, to że podjąłeś ten krok, wysłałeś do gazet, no i jest owoc, chwała Bogu. Bóg odpowiedział i naprawdę ten kontakt z
dziennikarzem holenderskim, który tyle w Polsce spędził czasu, tyle wie o Polsce, no był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że się będzie jeszcze rozwijał. A przy okazji naszych widzów, Polaków z Holandii, no zapraszam do kontaktu z klubem Idź Pod Prąd, czy tych zainteresowanych sprawami duchowymi, do kontaktu z grupą biblijną, którą też tam na miejscu prowadzi Przemek. Jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, to ten owoc to tak troszkę trzeba było powalczyć i powalczyć tak naprawdę z samym sobą, bo tak jak już tam rozesłałem te informacje, rzeczywiście pojawiła się odpowiedź taka dosyć zaangażowana z Neuronsdachblad. Zostałem przekierowany właśnie do naszego dziennikarza, który ten artykuł napisał, do Hermana Feinhoffa. I później trzeba było jednak umówić się na spotkanie. To też nie było takie łatwe, bo to bardzo zajęty człowiek i kiedy już tam umówiliśmy się na to spotkanie, przeprowadził ze mną rozmowę. Udało się też połączyć mu z Lublinem. No, dostałem właśnie informację, że w przyszłym tygodniu pojawi się artykuł. No i jakby dostawałem coraz to nowe, dodatkowe jakby takie informacje z Lublina, żeby może tutaj jeszcze coś przekazać. I tak walczyłem z sobą, bo wiedziałem, że jakby zmiana treści artykułu to jest cały proces i się tak zastanawiałem, czy warto, czy nie warto. W końcu wysyłałem te informacje. Pamiętam, że zostałem zapytany, czy udałoby się umówić właśnie z tym dziennikarzem na wywiad. I sobie pomyślałem, że no tak na ostatnią chwilę będę go o to prosił, no nie wiem, czy warto do niego pisać, no ale napisałem w końcu. Tak cały czas zmagałem się ze sobą, a ostatecznie niepotrzebnie, bo wszystko się udało. No właśnie, dzięki Bogu to, co się wydaje niemożliwe, jest możliwe, ale jest to nie tylko wielka zachęta dla nas, myślę, że i dla ciebie, dla pastora Pawła Chojeckiego, ale też dla naszych widzów, żeby naprawdę sięgać wysoko. No i ciekawe, że zobaczcie, holenderski dziennikarz, pisząc o tym, po prostu zrobił ze mną wywiad. Zadzwonił, umówił się, zadał mi pytania. Oczywiście przeczytał to wszystko, co tam też krytyczne uwagi. Przecież widzieliście, że wymieniał nazwisko jednego z tych oskarżycieli posiłkowych. Także naprawdę widać, że tam dziennikarze robią dobrą robotę. W Polsce tylko właśnie chyba Gazeta Wyborcza, krótki wywiad tuż po wyroku. A także Portal na Temat. I właśnie Portal na Temat. Reszta pisze o tym, ale woli, że tak powiem, tak jakby mnie nie było. No to widzicie różnicę mediów polskich i mediów holenderskich. To jest jednak wolny świat. Przemku, dziękujemy ci serdecznie za twoją pracę i za twój czas. Dziękuję. Przemysław Jankowski, klub Idź Pod Prąd Holandia, był z nami, a teraz film, jak można wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, i nasi widzowie, nasi darczyńcy zachęcają do tego was, ponieważ trwa jak co miesiąc akcja 1000 gitar, czyli 1000 wpłat. Telewizja Idź Pod Prąd nie utrzymuje się z budżetu państwa ani z dotacji państwowych, ale z waszych dobrowolnych datków, za które bardzo serdecznie dziękujemy. I wracamy za chwilę, krótko jeszcze, o apelacji w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Niedawno w krytycznym komentarzu pod waszym filmem przeczytałam, że zmniejsza się wam ilość gitar, gdyż mówicie nie to, czego ludzie lubią słuchać. Wspieram was właśnie za to, że mówicie prawdę, a nie to, czego ucho chce. Dopóki mówicie prawdę, będę wspierać telewizję Idź Pod Prąd. Telewizję Idź Pod Prąd wspieram, bo porusza ona tematy, których nigdzie indziej nie zobaczysz w Polsce, w żadnych innych mediach. A tworzą ją szczerzy, oddani Polsce patrioci, którzy każdego dnia pokazują swoją ciężką
pracą, że jeszcze Polska nie zginęła. Wspieram telewizję Iść Pod Prąd, bo to telewizja ludzi odważnych, zaangażowanych i z sercem. Na początku też tylko oglądałam programy, ale potem pomyślałam, że chcę mieć ten swój udział, że chcę się zaangażować, że w takiej drużynie to ja chcę grać. Oglądam ich 4 lata i kiedy zacząłem ich oglądać, to dowiedziałem się bardzo dużo na temat polityków w Polsce i o Polsce. I dzisiaj dziękuję bardzo telewizji Iść Pod Prąd, że mogę sobie porównać to, co się dzieje w Polsce i na Zachodzie i dalej będę wspierał. Telewizję Iść Pod Prąd oglądam od początku jego powstania. Ciągnęły mnie tematy polityczne, ciekawe treści poruszane i wizja redaktorów Iść Pod Prąd na lepszą Polskę. Po pewnym czasie sam zacząłem regularnie wspierać telewizję finansowo, jak i również czynnie komentując programy Iść Pod Prąd w mediach społecznościowych. Zachęcam również Ciebie do włączenia kanału i oglądania. Wiem, że się nie zawiedziesz, a już na pewno nikt Ci nie przerwie programu w trakcie, włączając 15-minutowy blok reklamowy. Wspieramy telewizję Iść Pod Prąd. Zaczęliśmy oglądać na emigracji i pomogło nam to w podjęciu decyzji o powrocie do Polski. Telewizja Iść Pod Prąd daje nadzieję na to, że kiedyś będziemy żyć w Polsce, z której nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę za chlebem. Skupia wokół siebie ludzi, którzy wierzą w to, zachęca do działania, a wsparcie to też działanie. Dziękujemy serdecznie Weronice za ten materiał. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć na kilka sposobów i już niedługo zostało do końca miesiąca, także akcja przyspiesza. 4 słowa o Andrzeju Dudzie, pastor z Lublina skazany. Ten artykuł pokazał się, zdaje się, w weekend na O2.pl. Również napisały o skazaniu nieprawomocnym wyrokiem pastora Pawła Chojeckiego Polska Times, Kurier Lubelski czy Wirtualna Polska. Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi pastor z Lublina Paweł Chojecki został skazany m.in. za znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Chojecki zamierza walczyć o uniewinnienie. Jednocześnie śledczy domagają się dla niego wyższej kary. I bardzo ciekawa dyskusja rozgorzała pod artykułem na portalu O2.pl. Nasi redakcyjni koledzy i koleżanki przygotowali nam najciekawsze komentarze. Myślę, że te najciekawsze moglibyśmy zacytować. Pastor Paweł Chojecki, które ciebie najbardziej zaciekawiły, jak myślą Polacy. Tam jest około 700 komentarzy, tylko pod tym jednym tekstem O2.pl. Oczywiście bardzo dużo było takich komentarzy. No zaraz, ale przecież mówi prawdę, za co jest skazany, o co chodzi. Ale kilka naprawdę mnie szczególnie zachęciło. Toć pastor prawdę mówił. Gdyby nasi czarni tak na kazaniach mówili, to sama bym znowu chodziła do kościoła. To właśnie o to mi chodzi, żeby znowu o sprawach związanych z Bogiem, z prawdą o zbawieniu, z Biblią, z Jezusem Chrystusem, mówić w sposób interesujący, mówić w sposób wywołujący reakcje, emocje, dyskusje. No jak widać, to się nam udaje. No niektórym to się nie spodobało. Chcieliby, żeby nasza dyskusja była grzeczna, nudna. No nasz przyjaciel z Holandii powiedział, że no wielu pastorów to nudnie tam ględzi, no ale tego akurat o pastorze Chojeckim nie da się powiedzieć, no stąd i proces i różne tam takie rzeczy. Drugi, no Piotr, ten proces pokazuje, że wolność w Polsce to farsa. Pastor we własnym kościele, we własnej telewizji finansowanej wyłącznie przez widzów Iść Pod Prąd nie może krytykować prezydenta i dogmatów KK? Wstyd, wolność w Polsce to farsa. No zgadzam się w całej rozciągłości. Janek, w porównaniu z wypowiedziami pastora wypowiadam się bardziej dosadnie. Ja bym dostał pewnie dożywocie. No to na naszej sądzie jeden z bardzo takich sympatycznych panów powiedział, tu służalcza marionetka. Noż to prokuratura lubelska już przebiera nóżkami. Marysia, zaproście tego pastora, chętnie poznam jego poglądy. I Romek, podobnie, dobrze, że napisaliście o tym haniebnym procesie, ale warto zaprosić pastora Chojeckiego albo przeprowadzić z nim wywiad. No właśnie. No właśnie, zobaczcie, Holendrzy mogą gdzieś tam daleko i znajdą drogę. Aż tak Polacy. To ja pomogę Polakom, polskim dziennikarzom. Kontakt @idźpodprąd.pl. Można się z nami skontaktować. Również znajdziecie ten kontakt na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Tadek, ciekawe, czy
za to samo skazano by księdza katolickiego, a gdzie tam im płazem uchodzi nawet zgwałcenie dziecka. No to Polacy wiedzą, to Polacy wiedzą. No będziemy więcej mówić w dogrywce o skandalu z tym, że Watykan orzekł, że sam Dziwisz jest niewinny, choć to on jest capo di tutti, można powiedzieć, tych wszystkich afer, o których mówimy, pedofilskich, to on jest wskazywany jako ten czarny charakter, który krył tych wszystkich pedofili nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pedofili tak skandalicznych, tak o niewyobrażanej skali, jak szef Legionów Chrystusa, o którym profesor Kobyliński mówi, że 2000 lat chrześcijaństwa nie widziano w historii całego chrześcijaństwa takiego skandalu, takiej zbrodni, jaka właśnie była w Legionach Chrystusa, a zakrycie tego odpowiedzialny jest Dziwisz. Robert, jestem katolikiem, ale pastor nie przeczę w dość wulgarny sposób, ale trafnie ujął to, co bardzo mi się nie podoba w tak zwanym polskim katolicyzmie ludowym. I jeszcze Pax. Jezus takim chamskim językiem nie przemawiał. Ten pastor na pewno nie jest naśladowcą Jezusa. Język i sposób wypowiadania się nie przystoi człowiekowi cywilizowanemu, a co dopiero pastorowi, który powinien mówić i upominać z miłością. Co byś powiedział? Widać, że ten autor tego komentarza w ogóle nie wziął do ręki Biblii. A możemy mu wysłać. Możemy wysłać ci Biblię. Przeczytaj sobie scenę, kiedy Jezus nie tylko słowem, ale jeszcze i czynem. Kiedy widział przekupniów w świątyni, kiedy widział kupczenie z prawami Boga, to zrobił bicz, skopał tyłki, powywracał stoły. Już ewangelista nawet nie pisze, co wtedy mówił. Również polecamy. To jest fałszywy obraz Jezusa, to jest fałszywy obraz Biblii. Ostatnią księgę Biblii, objawienie świętego Jana i tam obraz Jezusa. Również myślę, że rzadko czytana księga przez ludzi ogólnie, nie tylko katolików. Drodzy Państwo, myślę, że po programie też pokażemy trailer Czas Apokalipsy. To film krótkometrażowy produkcji Idź Pod Prąd na podstawie komiksu Andrzeja Patalona. Z Andrzejem Patalonem myślę, że spotkamy się też niebawem na antenie telewizji Idź Pod Prąd i jego rysunkami. Na bieżące tematy polityczne. A czy mamy wstęp już do programu o 18:00 na temat Dziwisza? Widziałem na też fajne memy. Dziwisza. Czy możemy pokazać? O memach za chwilę, a jeśli chodzi o ramówkę, to 18:00 dogrywka Idź Pod Prąd. Watykan uzna Dziwisza za niewinnego. Niezły joke, tylko niestety to się dzieje. I 20:30 Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. A po trailerze Czasu Apokalipsy jeszcze pokażemy Wam Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, Świecki Sąd, a katolickie dogmaty, a także kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza. Jeśli chodzi o memy, nie wiem, czy reżyserka jest już przygotowana, bo zaczynamy nowy segment w telewizji Idź Pod Prąd. Mem dnia. Memologia. Były dzbany, będą memy. Czy mamy już tą grafikę? Prawie mam. O, coś widzę. Ty, Słoneczny Patrol. Wersja Watykanu. Wersja watykańska. Znalezione, nie kradzione. Drodzy Państwo, niebawem może pokażemy go w naszych mediach społecznościowych. O, jest i drugi. Ty, coś poszło nie tak. Rok 2021 przed naszą erą, Afrodyta wyłania się z morza. Rok 2021 naszej ery z wody wychodzi. Co poszło nie tak? Drodzy Państwo, dla tych, którzy tylko nas słuchają, no nie będziemy opisywać, co jest na obrazkach. Zapraszamy na nasze media społecznościowe i w tym momencie... zapraszamy na 18:00. Będzie się działo. To właśnie o tym. Post scriptum do tych memów. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy i widzimy się o godzinie 18:00 i 20:30. Do zobaczenia. Nie
nie dopatrzył się winy kardynała Stanisława Dziwisza w tuszowaniu skandali pedofilskich. Do Watykanu napisał w tej sprawie Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila Jana Wodniaka. Opisał, jak informacja o jego sprawie dotarła do kardynała Dziwisza, który nic w tej sprawie nie zrobił. Za to sprawca, ksiądz Wodniak, nadal pracował z dziećmi i krzywdził kolejne osoby. Oficjalne zawiadomienie w sprawie złożył w Watykanie reporter Onetu Szymon Piegza. Watykan powołał komisję, która w czerwcu w Polsce weryfikowała doniesienia o zaniedbaniach kardynała Dziwisza, ale tylko z czasu, gdy ten był metropolitą krakowskim. Nie zbadano zatem spraw z czasu, gdy Stanisław Dziwisz był sekretarzem Jana Pawła II, a te są równie bulwersujące. Świadkowie twierdzą, że Stanisław Dziwisz musiał wiedzieć o sprawie meksykańskiego zgromadzenia Legion Chrystusa, którego założyciel Marcial Maciel de Gollado przez kilkadziesiąt lat gwałcił i molestował nieletnich i dorosłych seminarzystów. Informacje i skargi przekazywano wielokrotnie do Watykanu, jednak dopóki papieżem był Jan Paweł II, nie było reakcji. Kardynał Dziwisz podczas pracy w Watykanie promował też biskupa pedofila Theodora McCarricka, z którym był w bliskich relacjach. Według doniesień włoskich mediów McCarrick przekazywał Dziwiszowi duże sumy pieniędzy, a Dziwisz nie dopuszczał informacji o skandalach seksualnych do papieża. Wątpliwości wzbudza też rola Stanisława Dziwisza w ujawnieniu Sowietom tożsamości pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który przekazał Zachodowi plan wprowadzenia stanu wojennego. Pułkownik Kukliński przekazał to do Waszyngtonu. Waszyngton przekazał to do papieża, żeby ostrzec Polaków. Polaków nie ostrzeżono, ale ostrzeżono Moskwę, że ma kreta w Warszawie. Ja bym chciał, żeby któryś z dziennikarzy, który będzie kiedyś przepytywał księdza Dziwisza, zapytał, kto był rosyjskim agentem w Rzymie. Po śmierci Jana Pawła II Stanisław Dziwisz wrócił do Polski wraz ze swoim sekretarzem Andreą Nardotto. Dwa lata temu sekretarz kardynała został potajemnie wyświęcony na świeckiego diakona. W czasie, gdy w Polsce pracowała watykańska komisja, kardynał Dziwisz był na urlopie w Chorwacji w towarzystwie kilku współpracowników, w tym swojego sekretarza. Zdjęcia z wyjazdu opublikował Fakt. Po publikacji dziennika katolicka agencja informacyjna podała, że Dziwisz pielgrzymował do Medjugorje. Oficjalnego wyroku Watykanu w sprawie kardynała Dziwisza jeszcze nie poznaliśmy, jednak nieoficjalnie wiadomo, że watykańska komisja nie stwierdziła zaniedbań Stanisława Dziwisza. Świat zwariował. Gdzie jest Bóg? Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Okej, jeszcze chwila na YouTubie. W czasie apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. Wszędzie kamery i drony. A ludzie wyglądają jak w transie. Nowy, światowy porządek! Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu. Widzę, że nie masz znamienia. Jesteś jednym z nas? Nie wiem, co tu się dzieje. Nic nie rozumiem. Uwagę i zapraszamy ponownie już za tydzień. No! Kara ograniczenia wolności będzie tą karą, która pozwoli uzmysłowić oskarżonemu dotychczasowe swoje postępowanie i pozwoli na przemyślenie sposobu przedstawiania swoich dogmatów tak, aby rzeczywiście nie dotykały one czy wrażliwości osób
do których się w tych wypowiedziach zwraca. Sędzia katolik, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, raczył osądzić chrześcijańskiego pastora i przywalić mu wyrok 8 miesięcy ograniczenia wolności i 21 tysięcy kosztów postępowania. Mówi, że ten wyrok ma mnie w jakiś sposób nauczyć, żebym tak formułował swoje dogmaty, żeby nie urażały wrażliwości innych osób. No to ja wam przeczytam, jak Kościół katolicki swoje dogmaty formułuje i wtedy zobaczycie, kto tu jest przestępcą. Otóż w 1950 roku, czyli całkiem niedawno, Kościół katolicki uchwalił sobie dogmat o wniebowzięciu Marii. I jeśli by tam ktoś miał jakieś ale, to tak ten dogmat jest obwarowany. Dlatego jeśli by ktoś, czego niech Bóg broni, odważyłby się temu zaprzeczyć albo dobrowolnie poddawać wątpliwość to, co zostało przez nas zdefiniowane, niech wie, że odpadł od boskiej i katolickiej wiary. Czyli każdy, kto nie wierzy w ten dogmat, odpadł od boskiej wiary. A wiek wcześniej, w roku 1854, dogmat o niepokalanym poczęciu, a tam takie ograniczenie. Stąd też ci, co odważyliby się w sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to przez nas ustanowione, od czego niech Bóg zachowa, winni dobrze wiedzieć, że własnym wyrokiem potępili się i ulegli rozbiciu w wierze i odpadli od Kościoła katolickiego. A nadto popadną tym samym w kary ustanowione przez prawo, jeśli to, co czują w sercu, odważą się w jakiś sposób zaznaczyć słowem, pismem lub okazać na zewnątrz. W Lublinie jest XIX wiek, połowa. Tak jak za czasów inkwizycji, sprawy Kościoła ściga władza państwowa. ...26 lipca 1944 roku oddział 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej przeprowadził akcję na więzienie w Nowym Wiśniczu. Było to tak zwane więzienie filtracyjne. Ludzi, których Niemcy aresztowali, kierowano najpierw do tego więzienia, a stamtąd po wstępnym śledztwie najczęściej do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Polscy strażnicy pełniący służbę w tym więzieniu poinformowali, że następny transport do Oświęcimia odejdzie 27 lipca. W związku z tym podjęto decyzję o próbie odbicia więźniów w nocy z 26 na 27. Akcja była bardzo ryzykowna, ponieważ więzienie znajdowało się w trudno dostępnym budynku dawnego klasztoru karmelitów, a 300 metrów od niego kwaterował zmotoryzowany batalion SS, który miał na wyposażeniu także broń pancerną. Około północy oddział dowodzony przez podporucznika Józefa Wieciecha, przebrany w mundury Straży Więziennej, podszedł pod bramę więzienia. Jeden z partyzantów wdał się w rozmowę ze strażnikiem i korzystając z jego nieuwagi otworzył bramę. Udało się bez strzału obezwładnić tego strażnika i wszystkich innych Niemców. Uwolniono wszystkich 128 więźniów politycznych. Dzięki informacjom od strażników Polaków wiadomo było, w których celach są przetrzymywani. Kryminalistów pozostawiono. Oddział porucznika Wieciecha zabrał całą broń z więziennego magazynu i wycofał się razem z uwolnionymi więźniami bez strat. Kwaterujący obok SS-mani nie zorientowali się, co się dzieje. Żadnego z uwolnionych więźniów Niemcy już nie złapali. Część z nich wstąpiła do 12 Pułku Piechoty. W latach 50. Józef Wieciech został skazany na karę śmierci za działalność w Armii Krajowej. Wyroku nie wykonano i został w końcu zwolniony dzięki interwencji jednego z uwolnionych z więzienia w Nowym Wiśniczu ludzi, który w tym czasie zajmował wysokie stanowisko we władzach PRL.